Wyobraź sobie, że jedna chińska firma sprawiła, że akcje Nvidia spadły aż o 17% jednego dnia. Firma DeepSeek pokazała światu, że można stworzyć model AI, który konkuruje z modelami od OpenAI za ułamek kosztów. Co to oznacza dla Twojego biznesu? Za chwilę się przekonasz. Cześć, z tej strony Maciek Guz, założyciel Innovators, gdzie na co dzień pomagamy firmom wdrażać sztuczną inteligencję, która pomaga... Zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzisiaj przyjrzymy się przełomowi, który totalnie obniża próg wejścia w rozwiązania AI dla Twojej firmy. DeepSeek właśnie zaprezentował model R1, który według testów dorównuje możliwościami modelowi O1 od OpenAI. Według danych, które udostępnił DeepSeek stworzyli ten model za 5 milionów 600 tysięcy dolarów. Dla porównania, modele od OpenAI idą w setkach milionów dolarów do wyprodukowania. Moim zdaniem jest to po prostu taka sprytna zagrywka marketingowa, gdzie dali cenę tylko ostatecznej fazy trenowania, więc te koszty prawdopodobnie były porównywalne, co jego amerykański odpowiednik. Ta wiadomość wstrząsnęła absolutnie. Rynkiem technologicznym, bo spadki na giełdzie nie tylko dotknęły Nvidia, ale także Meta czy Alphabet. Ale co to właściwie oznacza dla nas, dla osób, które wdrażają sztuczną inteligencję i dla biznesu, yy, który, który może ją wykorzystać? Po pierwsze, możemy spodziewać się, no i już się spodziewamy po publikacji przez OpenAI O3 Mini, spadków cen. API. Dzięki temu, że DeepSeek można uruchomić lokalnie i jego ceny są kilkanaście razy tańsze poprzez API niż odpowiednik O1, ceny na rynku prawdopodobnie zjadą w dół, gdzie ten próg wejścia w sztuczną inteligencję będzie jeszcze niższy. To może oznaczać, że wdrożenie asystenta AI, wykorzystywanie asystenta czy modeli językowych do podpięcia się pod procesy Twojej firmie będzie jeszcze ten próg wejścia niższy. Testowałem model DeepSeek R1 w różnych konkretnych przypadkach biznesowych od analiz po analizę dokumentów po różne budowanie strategii. Ale zanim do tego przejdziemy, poruszymy kwestię bezpieczeństwa i prywatności. Tutaj pojawia się ważna kwestia, ponieważ Deepseek mówi, że ten model jest darmowy, można do niego wejść, nie trzeba płacić tak jak za chat GPT 20 dolarów. Ale no, kruczek jest taki, że płacimy swoimi danymi, które strumieniem biegną do Chin. Co może być problematyczne dla wielu firm. Dlatego bardzo ważny jest dobór rozwiązań dla Twojego biznesu. Moją radą jest to, żeby korzystać lokalnie z tego modelu, żeby Twoje dane nie znalazły się w niepowołanych rękach. Najpierw chciałem, żeby DeepSeek napisał mi wersję roboczą maila sprzedażowego. E, związanego z nową usługą AI Advisory and Implementation. E, DeepSeek często y, jest bardzo obciążony ilością użytkowników i bardzo często e, pisze, że no, niestety nie może nam odpowiedzieć, bo jest przeciążony. Porównałem go z najnowszym modelem O3 Mini od OpenAI i te y, odpowiedzi w porównaniu z modelem O3 były bardzo porównywalne, o 3 Mini poradził sobie szybciej. DeepSeek cały czas dłużej myślał. Sami porównajcie sobie, właśnie jak, jak odpowiedział. Bardzo podobne i z jednego modelu można wziąć coś ciekawego, gdzie pasuje bardziej któryś styl odpowiedzi, i z drugiego czy to z DeepSeeka, czy to z o Mini. Następnie poprosiłem, żeby opracował strategię, tutaj również. Wszystko było na po, w, podobnym, w podobnym zakresie. Można było wybrać sobie kilka, kilka, fajnych, yy, kilka fajnych spostrzeżeń, takich jak skalowanie i dywersyfikacja, plus wejście w nowy rynek. Dodatkowo przetestowałem też model lokalnie. Tutaj można powiedzieć, że trzeba mieć zasoby infrastruktury, żeby można było wdrożyć ten model lokalnie, żeby działał sensem, ponieważ jeżeli mamy za słaby, za słaby sprzęt, wtedy model może mówić, ja w innych językach, może dodatkowo wypisywać rzeczy niezwiązane. Ja chciałem przeanalizować dokumenty, niestety nie udało się zrobić tej analizy. W DeepSeek w aplikacji nie pobierał mi w ogóle PDF-a, także no, niestety nie udało się przeanalizować dokumentów. No tutaj w, o, do O3 i tych modeli mm, myślących, tak, o 1, o 3 mini. Też nie, również nie możemy dołączyć e, plików np. PDF do analizy, przez co nie możemy w szybki sposób analizować dokumentów, tylko do tego zbudować trzeba dedykowany, dedykowane rozwiązania. Może zastanawiacie się, czy wdrożyć model lokalnie, czy w chmurze? To wszystko zależy. Jeżeli zastanawiasz się, jaki model dobrać do swojej firmy, czy właśnie osadzony na własnej infrastrukturze, czy model hmm, po prostu w chmurze? Tutaj trzeba do tego odpowiednio podejść, jakie mamy cele, jaką mamy obecną infrastrukturę, w którą stronę chcemy iść, czy w modele od OpenAI, czy właśnie modele open sourceowe, czyli te, które można lokalnie osadzić. Weźmy przykład z jednych z ostatnich wdrożeń, gdzie poprzez odpowiednią strategię, i dobór modeli wspieraliśmy zespół projektowy. Który nie tylko y, poprzez AI mógł analizować dokumenty projektowe, ale również wspierał y, pracowników zespołu przy, przy tym projekcie, odpowiadając na pytania, dając mu sugestie. Tam to działało na modelu 4O, y, także zależy, y, który model chcemy do czego wdrożyć, bo taki model może wspierać konsultantów przy projekcie, przy raportach, przy y, swoich rekomendacjach i analizie obecnej sytuacji. Pojawienie się Dipsika sprawia, że na rynku jest teraz konkurencja i to dobry znak dla przedsiębiorców, ponieważ Róg wejścia i wdrażanie sztucznej inteligencji i opłaty za te wszystkie tokeny sprawiają, że to wszystko te koszta się obniżają, płacimy mniej, mając lepszy model. Jeśli zastanawiasz się w ogóle, jak wykorzystać AI w swoim biznesie, jak, jak do tego podejść, jak zacząć, bo na rynku jest ogromny szum, jest multum narzędzi, to właśnie zaczynamy program AI Advisory and Implementation, gdzie pomagamy przeprowadzać firmę od strategii budowania koncepcji doboru narzędziu po pełną implementację. Mamy na koncie już kilkanaście udanych tego typu rozwiązań, także zapraszam, macie link w opisie, jeżeli Twoja firma potrzebuje, to zapraszam do wypełnienia formularza, który jest w opisie filmu. Ja dziękuję, że zostałeś do końca. Ja jestem Macie Gus. Cześć!